cześć moja droga, witam Cię w piątym dniu akcji 21 dni na macie. Jesteśmy już po prawie całym tygodniu naszej akcji i dzisiejsza lekcja nazywa się w poszukiwaniu miękkości, także będziemy poruszać się, ale w taki bardziej finezyjny niż wczoraj sposób. Zaczniemy sobie w klęku podpartym, dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Weź głęboki wdech nosem i z wydechem wciągnij ogon między pośladki, rozciągnij odcinek lędźwiowy, z wydechem opuść brzuch, sięgnij mostkiem przed siebie i wydech wciągnij ogon między pośladki, poruszaj się na bok, jeżeli tego potrzebujesz, opuść brzuch, sięgnij mostkiem przed siebie i z wydechem znowu wciągnij ogon, poruszaj się na boki, do tyłu, jeżeli tego potrzebujesz. I w drugą stronę. Opuść mostek, sięgnij przed siebie. I jeszcze raz wciągnij ogon między pośladki. Poruszaj głową nie, albo na boki. Jak potrzebujesz, zadrzyj palce stóp. Unieś kolana. Zrób wspięcie na palce. Wyciągnij pośladki maksymalnie do góry. I opuść pięty w dół, zostawiając pośladki w górze. Zrób wspięcie i opuść pięty w dół. Wspięcie na palce, sięgnij pośladkami, poczuj jak rozciągają się tyły nóg i opuść dół. I jeszcze raz zrób wspięcie. Zabierz stopę między dłonie, odstaw kolano na macie, wyjdź do góry. Wyciągnij obie dłonie przed siebie, zostaw dłoń przeciwległą do nogi z przodu, a drugą ręką otwórz w tył, robimy sobie rotację, miednica zostaje cały czas stabilnie, napinamy pośladek nogi klęczącej i wracamy. Otwórz klatkę piersią, sięgnij, popatrz za dłonią w tył, jeśli możesz. Też zobacz, ile możesz zrobić tej rotacji. I wracamy sobie do centrum. Ostatni raz. Otwórz, sięgnij dłonią w tył, popatrz za dłonią w tyle. I wróć. Unieś teraz obie ręce do góry. Chwyć dłonią po stronie nogi z przodu za przeciwległy nadgarstek i rozciągnij długi bok. Czyli idziemy sobie w tym rozciąganiu tak jakby w stronę nogi i wracamy sobie do centrum. Rozpleć ręce, zapleć z tyłu za kością krzyżową i otwórz klatkę piersią, powędruj do przodu. Tak jak w pierwszym dniu. Rozpleć ręce, odłóż na matę, odłóż stopę do tyłu kolano. Unieś kolana, pośladki wyślij do góry. I teraz druga strona. Najpierw sobie powędrujemy trochę, znowu podociągamy pięty w dół w stronę maty. W końcu szukamy miękkości. Zrób spięcie na palce, powędruj guzami kulszowymi pośladkami do góry i opuść dół. Powędruj góra i opuść pięty dół. Powędruj góra, cały czas wyciągaj maksymalnie pośladki do góry, do sufitu. Powędruj w dół, wyciągnij sobie drugą stopę między dłonie, odstaw kolano, dłońmi powędruj przed klatkę piersiową, ręka przeciwległa do nogi zostaje sobie z przodu, a drugą ręką sięgamy w tył, robimy rotację. Też zauważ, jak rotacja wygląda po tej stronie. U mnie akurat ta strona jest lepsza i mogę zrobić więcej i swobodniej popatrzeć za siebie, popatrzeć za siebie. Cały czas rośnij, napinaj pośladek, wypychaj też biodro do przodu. Ostatni raz. Wracamy sobie do centrum. Unieś obie ręce do góry. Chwyć dłonią po stronie nogi za przeciwległy nadgarstek i rozciągnij długi bok. Cały czas wypychając biodro do przodu delikatnie. Wracamy do centrum. Opuszczamy ręce. Zadzieramy palec stopy z tyłu, teraz unosimy kolano i wędrujemy sobie na piętę. Ugnij i znowu wyprostuj. Ugnij, jesteśmy cały czas w ruchu i wyprostuj, powędruj na piętę. Postaraj się, żeby biodra były mniej więcej w jednej linii. Wyprostuj i wróć. Wyprostuj, stop, zostań na pięcie, zostaw rękę przeciwległą do nogi na macie, a drugą rękę otwórz, wróć, ugnij i dodajemy sobie rotację. Wyprostuj, sięgnij, wróć, ugnij, wyprostuj. Rotacja,
wróć, odstaw stopę, dokładamy sobie drugą stopę, kolana są miękkie, nie są przeprostowane i chwilę zostajemy sobie tutaj w dole, wędrujemy sobie delikatnie do jednego boku, do drugiego boku. Jeżeli nie dotykasz maty albo podłogi, możesz sobie zapleść też dłonie na łokcie i powędrować do jednej, do drugiej strony. I teraz druga stopa zostaje sobie z przodu. Odstawiamy tą stopę, która była z przodu, do tyłu. Sorry, na kolano. I teraz wędrujemy sobie góra, napięte i wracamy. Góra, napięte. Staraj się z tyłu też pociągnąć piętę w dół. Góra, napięte i powrót. Góra, napięte. Zostaw przeciwległą rękę i rotacja. Wróć i wracamy. Góra, napięte. Rotacja. Wróć. I na kolano. Rotacja. Wróć. I na kolano. Wycofaj się do klęku podpartego. Zrób wdech. Z wydechem wciągnij ogon między pośladki i przesuń pośladki do połowy drogi nadpięty. Wróć sobie do pozycji wyjściowej, do klęku podpartego i znowu wciągnij ogon między pośladki i powędruj do połowy drogi nadpięty. Wydech. Wciągnij ogon. Odepchnij od siebie matę, podłogę. I wracamy. I bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za tą przemiłą końcówkę tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym dniu naszej akcji.